Dziś w Parlamencie Europejskim trwa dyskusja o pakcie o azylu i imigracji. Komisja Europejska dostała schizofrenii, bo z jednej strony pozwala na rozrost mafii handlujących ludźmi, z drugiej strony udaje, że w ogóle cokolwiek próbuje robić z problemem. Mechanizm ma być prosty. Bierz imigranta do siebie albo za niego płać i to około 20 tysięcy euro za jednego człowieka. Jestem kobietą i jestem mamą małej dziewczynki, o której bezpieczeństwo po prostu się boję. Ja nie chcę tych ludzi w Polsce. A ty?